Dzień dobry, witamy państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Roki Borys. Ja jestem rok, ze mną jest Borys. Dzień dobry tak, to tradycyjnie. Ja, dzień, dzień dobry, dawno się nie widzieliśmy, Remigiuszu bardzo. No dawno. nie no, kawał czasu. Coś się wydarzyło od tego poprzedniego nagrania? Oj, panie, ile się ja... u mnie wydarzyło. No, Okej. Okay. Nic, nie, dobra. Nagrywamy te dwa odcinki pod rząd, więc. <grystanie> <grystanie> tak, nic się nie dużo. Chciałem powiedzieć, że okulary nadal mi parują, niech to ich porwie. Proszę Państwa, jako że temat o cyberpunku nam się trochę rozrósł i uznaliśmy, że nie będziemy tutaj mieszać z, z konferencją Electronic Arts, dzisiaj pogadamy sobie o konferencji Electronic Arts. Pewnie każdy z nas ma trochę in, in, inny punkt widzenia na, na tę konferencję, która, muszę przyznać, nie, nie była przesadnie ro, rozległa i jakoś niezwykle interesująca, prawda? No, parę rzeczy ciekawych było, oczywiście. No to co z przyjemnością posłucham, jakie to były ciekawe rzeczy, bo ja Naj... owszem kilka znalazłem, ale jest ich malutko. Dla mnie najciekawsze było to, że Electronic Arts, w ogóle powiedzmy sobie, EA Play Live, no to to jest coroczna konferencja Electronic Arts, gdzie są pokazywane po prostu nowości ze stajni Electronicsów. I tym razem była taka zabawa, że w czasie trwania prezentacji były pokazywane takie literki. Jeżeli wszystkie wyłapałeś, to był taki kod, jak Aha. go wpisałeś na specjalną stronę, to mogłeś, to dostawałeś, wybieraj sobie spośród iluś tam gier, mhm. grę, którą dostawałeś na Steama. Aha. Aha. Tak, 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 tak. Ale było. nie dla Polaków. Nie, nie, to, ale to, to był, wiesz, to w ramach protestu, że, że, że my tutaj nie wspieramy y, progresywnych ruchów no, dlatego Polakom <laughs> zabrali nie, gry. Ale po prostu to było straszne, naprawdę. Ja no. zacząłem to na, na swoim ekranie. Co z tego, że mam te wszystkie gry? No nie, A, nie oczywiście to, jest okazja zbierać literki, to, to zbierasz się literki. Gorszym obywatelem świata. Electronic Arts, naprawdę, naprawdę. No, no, dlaczego? Trochę, trochę nie? mi. Nie wiem. No, no, no. pewnie zostaliśmy zakwalifikowani do e, tych krajów, e, gdzie na przykład e, za dużo się wyłudza kluczy albo coś nie wiem, bo może wiesz, ale to jest... nie było to odporne na, na rosyjskie boty, albo na polskie boty, które nie by od razu prajęcia, wygenerowały to... tych kluczy w postaci miliarda i poszłoby to na G2A. Nie wiem, ale to jest takie słabe. Na maksa, no. na maksa. To, to musiało wymagać to... dodatkowego wysiłku, żeby zablokować konkretne kraje, nie? To nie więcej, to pracy, czy... jest więcej pracy to jakby na przykład, co to za problem, że na przykład, nie wiem, logujesz się na swoje konto na Originie albo na Steamie czy coś tam. no Dałoby się to jakoś ogarnąć, no ale hmm. musiałem się poczuć gorszy. No to nieładnie, Jako jest bardzo, bardzo nieładnie. Gorszy, ale dumny. Czyli <gamy> jak zawsze. Proszę. <gamy> Niepatriotyczne bardzo. Nie, nie naprawdę. To, była, to było, to było to drugiej, po... o drugiej w nocy i jej napłyło nam w twarz. Wszystkim Polakom. No nie, 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 nie ładnie, ładnie. A niech bardzo. napiszą ci, bo nas dużo osób z Wielkiej Brytanii słucha. Czy, czy oni też mieli blokadę? Pewnie nie. No nie, nie, no pewnie nie. Dlaczego nie Dokładnie. Może zaczniemy od y gry, która wzbudzała największe zainteresowanie, ponieważ trochę tych gier było tutaj po, mm -hmm. pokazane, czyli Sims 4. Nie, żartuję. No dzięki <noise> Bogu. To się ponoć strasznie sprzedaje i bardzo jest popularne, ale... ale... Tak, ale to przejdziemy sobie to, bo tam ciekawe rzeczy są. Dobrze. Star Wars Squadrons, premiera S drugiego listopada? Tak, 2 y listopada. Października. Października tak, przepraszam, drugi tak, dzisiaj. Pues tak, tak. ja w miesiące, tak trudno mi jest zapamiętać te cyferki, połączyć z nazwami. <suszona> Okej, okay. okay. i co? I jakie masz wrażenia? E... No, wiesz co? Amiwalentne. No, no, no to no, po pierwsze, e... mm -hmm. myślałem, że to będzie dużo gorzej wyglądać i pewnie mm -hmm. dużo będzie gorzej wyglądać, ponieważ jest to gra, która będzie śmigać na PSVR w, jako multiplayer. Mhm. Mm no to może tam będzie tylko gorzej trochę wyglądać. To jest taki tytuł, to nie jest AAA, tylko taki poboczny tytuł, więc nawet jak na takie coś wygląda, to spoko. Tytuł, tytuł w ogóle będzie się skupiał na potyczkach multiplayer z udziałem 10 osób. Wiecie, jak ktoś nie ogarnia, no to tamtymi stateczkami z Gwiezdnych Wojen będzie się szczelać. I co ważne, nawet jak nie mamy. Znajomych ani przyjaciół, to w potyczkach też nam będą towarzyszyć statki sterowane sztuczną inteligencją. Będzie kampania dla rebelii, dla imperium. Koszt takiej gry jednej sztuki to jest jakieś 160 zł i nie mhm. będzie tam mikropłatności. I przechodzę teraz do rzeczy, która najbardziej mnie zaciekawiła, bo chyba tutaj można wywnioskować parę rzeczy. Jest tylko widok FPP. Mhm. I dlaczego? No, mów. No, mów. no dobrze, no bo, nie, bo ja nie wiem, czy już skończyłeś, nie chcę ci wchodzić słowo, bo jeżeli masz jeszcze coś do dodania. Tak, Mam. mogę ci wejść w słowo? Mam, ale mów. Dobrze, więc proszę Państwa, ja jestem bardzo zainteresowany tym tytułem, to znaczy trochę połowicznie też, ale głównie ze względu na to, że ja jestem e, ogromnym fanem takich gier jak e, X-Wing, albo TIE Fighter, albo X-Wing kontra TIE Fighter i to są lata bardzo, bardzo odległe, gdzieś tam na swoim pierwszym PC-cie grałem w X-Wing e, TIE Fighter e, versus TIE Fighter czy jakoś tak się te tytuły nazywały. Bawiłem się w to doskonale, to, to mi sprawiało dużo radości, uwielbiałem takie symulatory. E, i szczerze mówiąc, no, nie spodziewam się, żebym dostał tej klasy grę dzisiaj, to znaczy oczywiście ona będzie o niebo lepiej wyglądać siłą rzeczy. Natomiast no, nie sądzę, żeby tyle wysiłku zostało włożone w jej produkcję, co, 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 co kiedyś było. I, I wygląda na to, że to taka będzie dosyć prosta strzelanina. Natomiast trochę mnie interesuje wątek wiarowy w tym, bo ja, ja z reguły nie przebadam za wiarem i, i staram się go unikać. Zwłaszcza jeżeli gramy postacią, która, w którą wczuwając się muszę stać sobie na, 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 na podłodze i tam trochę się poruszać. I nie mam nic przeciwko poruszaniu się, już było ja. Ale też nie do końca dobrze mi się utrzymuje równowagę, kiedy mam VR na, na, na oczach. Natomiast A tutaj mógłbyś siedzieć. No właśnie, właśnie, więc sterowanie, sterowanie statkiem kosmicznym z, z, z hełmem VR bardzo się wpisuje w moje, w moje zapotrzebowanie. W ogóle wszystkie, Tyba... wszystkie te gry VR-owe, gdzie masz cockpit, czyli mhm. tam samochód, jakiś tak, mechy, tak, tak, coś, tak. dużo mniej żygogenne są. Tak jest, zgadza się. I, I powiem szczerze, że o ile Alex mnie specjalnie nie, nie interesował, i może gdzieś tam wstępnie myślałem o tym, żeby kupić sobie VR do tego, o tyle nawet ten, ten składron, który wydaje mi się, że nie będzie z takim polotem wykonany, to bardziej mnie zdecydowanie bardziej mnie kusi, jeżeli chodzi o zakup wiaru. Bo, bo właśnie siedzenie w, w pojeździe, obserwowanie kokpitu, rozglądanie się to jest coś, co, co, co mnie kręci. I myślę, że się, że się, że się skuszę na ten, na ten VR w końcu. Że to jest coś, co, co, co może mi się bardzo spodobać. Więc nie. nie Sąc, żeby to była gra wysokich lotów, tym bardziej, że ta cena w przypadku elektronik arts to podejrzana jest, podejrzana podejrzanie niska, plus brak mikrotransakcji. I co oni? Poszaleli? By im to bokiem przeszło? Ktoś nie zauważył? Czy co? Od kiedy elektronicy są tacy mili, a potem nam plują w twarz, nie, nie dają nam. Odfalen order. Odfalen order, tak? A no, od to. A może e... Disney ich trochę pocisnął, wiesz? E... Może. może tam są jakieś zapisy w tej umowie, że musieli zmienić to, tą, tą, tą politykę. Widok FPP tylko tylko będzie taki widok. Mhm. Czyli symulacyjne e, bardzo. E, cały hood mhm. będzie częścią kokpitu. Znaczy, praktycznie będziesz mógł sobie wszystko wyłączyć, mhm. co masz na ekranie, a i tak wszystkie kontrole będziesz miał. E, statki będą tak zrobione, że. Tak jak chciałem powiedzieć w rzeczywistości, no, tak jak w jednych wojnach. Znaczy, że one będą tam y, realnie tak dopracowane, że niektóre, że nie będziesz miał pełnego widoku, że to będą takie no, mm -hmm. dba, duże, duże dbanie o detal. I to, że nie ma widoku y, bez zastatku, mm -hmm. tylko jest FPP, to jest y, decyzja bardzo autorska. O! Za tym stoi jakaś myśl. No bo jeżeli robisz grę, mm -hmm. I nie jest to jakaś przemyślana decyzja, to robisz każdy widok, jaki chcesz. Co to za tak, problem? Tak, tak, z tak, przodu, tak, tak. No z tyłu, okay. z boku, cinema, cokolwiek. Mhm. A tutaj widocznie jest to powiązane z jakimś balansem, z tym, w jaki sposób gramy, mhm. e, może też z tym VR-em. Myślę, że e, tak. No. E, I mam takie, takie małe wrażenie. Że to może być coś ciekawego, chociaż tak walczę No właśnie, ja też mam takie podejrzenie, że, że, że tu się chce wykonać coś lepszego niż na pierwszy rzut oka wygląda. To właśnie trzymanie się tego, tej, tej perspektywy pierwszej osoby. Ja jestem niezwykle ciekaw, w jaki sposób będzie się sterowało używając VR-u, bo mam nadzieję, że nie myszką i klawiaturą. Liczę na to, powiesz, ja jakby za każdym razem, bo, bo to też jest dosyć podobne do tego, co było w Star Wars Battlefront 2. Tam jest dużo bitew w kosmosie. Ja nigdy się w to nie bawiłem, no bo to jednak wymaga aima a ja już tak na myszce. Nie, nie, nie nadążam za tymi najmłodszymi, mimo że staram się bardzo. I liczę na to, że, że alternatywne, alternatywne sterowanie na wiarze pozwoli mi trochę nadgonić nie? i, i że, że będzie można się bawić. Ja w ogóle jestem ciekaw, czy, czy będzie, będą krosowani gracze z wiarem i gracze, którzy będą grali tradycyjnie. Bo to. No Myślisz, i... że ci z VR-em będą mieli e, łatwiej? Wiesz, co? Mogą mieć łatwiej, mogą mieć trudniej, wszystko zależy od tego, jak mm -hmm. to sterowanie będzie wyglądało. No, ten VR na pewno będzie dużo bardziej symulacyjny, dużo mniej zręcznościowy. No, na to liczę, tak szczerze mówiąc. To byłoby ciekawe, właśnie. Ale no, może się da zrobić, jedno, może da się połączyć jedno i drugie. Ale no, pod pewnymi względami VR ma przewagę, w innych może trochę kuleć. No, no więc i... to ciekawe jest. No. Tak, no i ja, ja nawet jestem zainteresowany tą grą. Może zagram, jak będzie w, już wpadnie do jej Akces. Mm. <laughs> jak będzie za darmo w Humble, w Humble Bundle. No nie wiem, no jest, jest tam crossplay, jest, była informacja, że będzie crossplay, więc pewnie tak, więc pewnie wszyscy będą mogli grać, grać razem. Mnie m, m, dla mnie podejrzana trochę jest ta bardzo duża customizacja. Oczywiście, hmm. może to jest zrobione tak jak w nowym Call of Duty, gdzie kupujesz jakby grę i, i, i t, jakby... Yy. Ogrom tych rzeczy, które możesz zdobywać, to hmm. chyba od zawsze w Call of Duty tak było, napędza cię do tego, żeby codziennie odpalać tę grę, żeby robić jakieś rzeczy, żeby cały czas być na bieżąco, cały czas wracać do, do tej gry. Ale jak ja zobaczyłem, jakby tam był taki moment, kiedy na cały ekran te, 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 te customizacje Aha. się pojawiły, to ja już pomyślałem, że tak za pół roku. Elektronik Arts wprowadza mikrotransakcje i będą się tłumaczyć, że niecierpliwi gracze wymusili. A wiesz co, ja, 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 się, ja się bardziej. Może być racji. Nie sądzę, żeby sięgnęli po mikrotransakcje. Raczej się spodziewam e, przepustki sezonowej. Tak, tak. E, no, że, jak, że jak to może... I to nawet myślę, że to, tak, do zaakceptowania. Myślę, no. że to ma, to ma sens. E, ja czekam e, 2 października premiera. Myślę, że sobie pogram w to. O, no i proszę, proszę. No to będzie, będzie nas dwóch. Tak. Przynajmniej dwóch nas będzie z Polski. Kolej, kolejna rzecz, która ciekawa, no właściwie to chyba od tego się zaczęła konferencja, czyli mhm. Apex na Switcha i y, z Crossplayem. Nie tak. będziemy się tutaj rozwodzić no chyba nad nie, nie tym. Nie ja tylko powiem, że jest Crossplay, ale na każdym, czyli na przykład masz y, Xboxa, PC ta i Switcha. Albo ale nie masz to, jak, wspólnego konta. Ale nie masz, znaczy na każdym musisz e, progres, ci się nie przenosi. To strasznie głupie, ale Ta. no dobrze, że chociaż ten crossplay jest. Czy wychwyciłeś tam e, z, z Dragon Age'a albo z najprawdopodobniej jakiejś nowej gry RPG od BioWare e, te urywki? <laughs> No, jak mi się, tak, tak przez 4 sekundy po prostu mówię, o cholera! Coś się dzieje. Bo tam coś wspominali o Dragon Age, ale. No właśnie ale tak. Mój Boże. No właśnie jest... nie powiedzieli dokładnie, że to jest Dragon Age. Powiedzieli, że to jest właśnie y, gra na nową generację od BioWare, czyli pewnie bardzo daleka droga do premiery. Wygląda jak Dragon Age 4, znaczy ten, ten lore. <laughs> Anthem i... Reforged. <laughs> <To> się <laughs> nazywało. Remaster robimy, tak. Um... No to by było to by było na pewno ciekawe, no ale nic, nic absolutnie nie wiemy. No nie, nie, wiadomo, nie. Sims 4. No to wiesz no. To... Trafiło na Steam. No, no, to jest w ogóle, bo, bo to rozmowa na temat tego, jak, jak, gry, jak te, te firmy wracają do Steam'a powoli, po próbie odejścia, to też jest, też jest dosyć interesujące. No Te wszystkie rzeczy Electronic Arts przywraca już Steam'owi. Uznali, że to się dużo bardziej chyba ostatecznie opłaca, niż, niż praca nad tym Originem. Zastanawiam się, w jakiej to sytuacji, sytuacji Origin stawia. Chociaż pewnie teraz to nie ma dużego znaczenia, w związku z tym, że i tak wszystko się odbywa cross-platformowo. Cross to, no to nie, nie ma znaczenia, czy grasz na oryginie, czy grasz na Steamie, to jest ta sama baza odbiorcza. Znaczy, wiesz, ciekawy jestem jak ciekawy jestem, co wpłynęło na to, że, że, że Electronic Arts postanowił na Steama wrócić. Myślę, znaczy, że... Kasa pewnie. No. Tak, kasa. Znaczy, nagle się okazało, że trochę no. mhm. e, traktuje się sklepy, które mają, pod, które mają jakby te same, te same rzeczy jako platformy. Mhm. Ja mam takie wrażenie, że zobacz, teraz od, od kiedy, y, teraz na pierwszym miejscu bestsellerów globalnych Steam jest Titanfall 2. O proszę. No to jest w ogóle cudowna gra. <grym> ja mam nadzieję, no, że to się sprzeda, bo jest fenomenalny Titanfall. Titanfall. Te, te, też mam taką nadzieję. Jest 2000, e, 2000 pozytywnych recenzji. No jak ktoś nie grał w Titanfall 2, to, to gapa. Nie no to, gra teraz, bo je, no to jeż, jest gierka. Je, jeżeli weźmiemy pod uwagę. E, jakieś takie przeliczniki mm. z tych recenzji na ilość sprzedanych sztuk, to możemy wnioskować, że jest od 100 do nawet 200 tysięcy sprzedanych kopii. No, i no chyba To masz grę, no... która ma 4 lata, wypuszczasz ją na Steamie i sprzedajesz, wiesz, no nawet 100 tysięcy. No, no. O, o panie, no to... No. Nie, nie, nie macie niewątpliwości, bo o jednym trzeba pamiętać, że Steam nie, nie tylko jest platformą sprzedażową, ale też platformą reklamową. Tak czy, tak czy siak, nie, bo ta gra jest eksponowana tam lepiej, zwłaszcza jak się dobrze sprzedaje, wzbudza zainteresowanie. Ludzie piszą komentarze, oceniają. To jest, to jest jakaś wartościowa interakcja na pewno. Tak, a, a po no. drugie też masz warsztat z masz społeczność bardzo dużą, więc, hmm. więc myślę, że to bardzo dobry ruch. Nie wiem co z Originem, nie wydaje mi się, żeby ta platforma była jakoś strasznie droga dla, dla Electronic Arts. Okay. Wydaje mi się, zastanawiam się, no bo oni pamiętaj, mają tam te AI Access, mhm. AI prem, Premier. Um, no to myślę, że to zostanie dla tych abonamentów, no bo na Steamie nie masz jeszcze abonamentów. Nie, 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 nie możesz nie, sobie, nie. może wprowadzą też. No, no, trochę wiesz, z, z mojej perspektywy yeah. trochę to chaos powoduje, bo, bo też i mam tego Origina i mam tego Steama, jednak wolałbym to mieć, na, jeżeli już jest opcja posiadania tych gier i tu i tu, no to wolałbym mieć to wszystko na Steamie, a teraz tam budowałem sobie bibliotekę. No to żeśmy już wiele razy mówili o tym, uh -huh. że te wszystkie te, każda firma ma swojego klienta, to jest kłopotliwe, męczące i lepiej to mieć na Steamie. Steam ma swoje wady oczywiście, ale chyba się trochę i tak to pod wpływem Epika i pod wpływem działań trochę Game Passa, pewnie z tym się mu musi mocno zmieniać i musi mocno mm. się zastanowić nad, nad, nad inną formą sprzedaży, ale to zobaczymy, to jeszcze, jest no, nie, ma jeszcze inna nie ma jeszcze FIFA, a Simsy, z tego co widzę nie pojawiają się w ogóle w pierwszej pięćdziesiątce chyba e sprzedaży. No już to chyba, jak ktoś chciał, to chyba kupił. Nie sądzę, tak, myślę, tam... że tam jest community już zebrane i, hmm. i ten... Ale jakby ktoś chciał kupić Simsy, to teraz jest przecena z wszystkimi 70, dodatkami. 74 dodatki. Tak. Eh, 1998 zł i 49 groszy. I nie dostajecie e... vr przy okazji, razem z tym. <laughs> Dokładnie, pojawiła się też informacja, że wszystkie osoby, które zakupią FIFA 21 na, na obecne konsole, będą mogły otrzymać za darmo elektroniczny egzemplarz tytułu wersji na nową generację. Nie wiem, czy jak ja kupię teraz na przykład na Xboxa. A kupię sobie PlayStation, to też dostanę? Czy to nie tak nie, star, nie pytaj mnie, bo to jest taki border z tymi wszystkimi platformami. Ja nie wiem, co jest cross-platformowe, co, co co dzieli progres, co trzeba kupować jeszcze raz, to, to, się, to się musi A, jakaś... No i FIFA będzie miała crossplay wreszcie, zobaczymy, czekamy na jakieś e, dokładne informacje. Ja, jest, ja gram czas w FIFA, nie? Znaczy mhm. kupiłem. E, e, Chyba kupiłem, mentalnie, bo nie, kupiłem, nie sądzę, że, że... Się <laughs> że już miał czas. Nie, no, to, co... no właśnie ja mam tak, że to jest meczyk, to jest tam 15 minut. Aha, no to jest taka idealna, idealna wiesz, gierka. Tak, no? odpalam sobie jeden meczek i okej. Okay, i, mm -hmm. I wracam do pracy. Więc dla mnie to jest taka jedna z y, sensowniejszych gier. Bo mm. mogę sobie, bo, bo sobie tam zagram dwa meczyki i, i, i koniec. Yy. Co cię jeszcze zainteresowało na tej konferencji? Wiesz, co zainteresował mnie przede wszystkim Joseph Fares. Znaczy, tak, Fares. Joseph, Joseph Fares. Kojarzysz faceta? Oczywiście, że tak to jest ten, ja... co mówił, że nie lubi Oscarów. Tak, tak, fakt Oscars, Ale ja. ja bo on już wtedy takie wzbudził spore zainteresowanie i taką, no. taką postacią ekstrawagancką się trochę wydał, bo to on, on chyba przy The Game Awards tak, tak. Się, tak się wypowiadał. I, 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 I on stał się trochę taką gwiazdą w tym świecie. To w ogóle jest zaskakujące, bo dopiero teraz jak przedstawiali go na tej konferencji Electronic Arts był taki krótki film z jego udziałem opowiadał o swojej grze, ale też opowiadał o swojej przyszłości. Ja w ogóle nie... on, on jest reżyserem, on zrobił pięć filmów? Tak, no to, to jakby to było związane z tym Fuck Oscars. No ja właśnie, wiesz, że ja... on jest niespełniony trochę tym No reżyserem. ja trochę nie zrozumiałem tego żartu teraz sobie uświadomiłem. <laughs> <laughs> wiesz, ale to i tak było zabawne wtedy. I to jest facet, który ma sporo dokonań i, i ma sporo przeżyć właściwie na jego na jego tam y, pomysłu artystyczne. I jego przeszłość miała i ucieczka z, 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 z wojny domowej z Libii w dzieciństwie, i potem realizacja tych filmów, i to w jaki sposób on pokazuje gry. Ta jego pierwsza gra, Two Brothers, też była bardzo, bardzo interesująca i niekonwencjonalna. A way Out było świetne, fantastycznie zrealizowane. Ja jako jestem no lifeem to nie mam z kim zagrać na do Way Out. Nawet mówię, a może wprowadzili jakiś tam tryb? No, po... ej, powiedzmy sobie szczerze, mogliby zrobić jakieś takie sztuczną inteligencję, czy tam jakimiś prostymi skryptami to ogarnąć tą drugą postać, no ale zainstalowałem sobie dzisiaj, odpaliłem i niestety powiedział mi, że jestem no musisz musisz sobie znaleźć kolegę, no to, to prawda, no no, bo tam, bo tam... Ale, ale uważam, że jak na taką grę, która, która trochę pachniała Indykiem, nie? Zrobili ją naprawdę świetnie. No i nie, no to indyki, takie indyki. To, to. No, ale, ale ja byłem pod, pod dużym wrażeniem. To długa gra, taka złożona, z bardzo ciekawymi mechanikami. No i teraz jest, jest ta, ta produkcja, którą on zapowiedział. Ona się nazywa It Takes Two. Mam wrażenie, że to jest taki trochę krok wstecz w porównaniu do Away Out, bo to jest takie bajkowe, jakieś takie baśniowe, ale, ale wydaje mi się, że tam też jest jakiś taki. A też niewiele pokazali tej gry. No właśnie, no ale, ale tam jest taki, być może. Może artystyczny punkt widzenia i zainteresowało mnie to, tak czy inaczej, będę to śledził. Nie wydaje mi się, patrząc na, 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 to, na, na te kilka screenshotów czy tam kilka animacji, żeby to było do mnie skierowane, ale kto wie, kto wie. Mam, mam trochę zaufania do tego faceta, on faktycznie na, na, tro, trochę może być taką gwiazdą tego, tej, tej branży. No jest, jest, jest charyzmatyczny, ADHD ewidentny, więc, więc okej. Okay. Rocket Arena. A to, to to takie Overwatch taki taki y, Smash Bros właściwie nic mi nie mówi Smash Bros, ja się to nie na, Nintendo, na, na Nintendo, na znaczy, Nintendo. Wiem, wiem, co to jest mniej więcej, bijatyka, tak, 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 tak. No to takie tam, to ty, że chyba pod, pod, to podpisał, tak? To już chyba druga gra, którą obserwujemy w ostatnim czasie tak prezentowana, że to jest po roku zamykamy serwery, tak? Tak, ja mam do tego dwa, dwa określenia, dwa, dwa, dwie kategorie. To jest po roku gra typu po roku zamykamy serwery i gra typu robimy ją po to, żeby streamerzy coś zarobili. Aha, no to jest nie. taka... No, ja nie, nie przyglądałem, no, czy... się, nie, nie przyglądałem się temu nie. jakoś super uważnie. No nie wiem, jakoś tak... Nie, wydaje mi się, że podrabianie Nintendo nigdy się nie udaje. W ogóle to jest taki rodzaj gry, że ja, ja o tym mówię, to to jest taki, taki, taki model rozgrywki, który to jest 3x3 spraw... na, na, na małej arenie z Aha. broniami. No to jest taki, taki, taki e, e, świetnym przykładem tego typu gry. Oczywiście z trochę innym gameplayem jest Rocket League. Tylko, że problem polega na tym, że, że te, te gry one są ciekawe, kiedy powstają organicznie. To znaczy, kiedy nie jest produkowane przez dużą ekipę, nie jest od razu z zamysłem uzyskania jakiegoś efektu, tylko nagle robi się grę i, i to wzbudza ogromne zainteresowanie. Ten projekt się rozrasta i potem mamy takiego Rocket League. I potem duże korporacje myślą, kurde, zróbmy coś podobnego, albo zróbmy takiego swojego Overwatcha, albo zróbmy swojego Rocket League. Będzie super, bo ludzie to lubią. I potem robią coś takiego, co jest wtórne nie ma nic wyjątkowego w tym. I, no i po roku faktycznie znika, no bo kogo, kogo to interesuje, nie? Więc takie projekty z, 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 w ten sposób tworzone nie sądzę, żeby jakoś mogły wielkim sukcesem się potem poszczycić, no ale zobaczymy. Nie, no nie zainteresowało znaczy, mnie to zupełnie. No, no mnie też, ale patrzę, nie, te, to nie wychodzi na Switcha, to będzie kosztowało 129 zł. E, będą jakieś cztery konkretne tryby, 10 map, e, tam 10, 10 zróżnicowanych bohaterów. Może, jeżeli to rzeczywiście będzie dobre, to może tam znajdzie jakąś. E, no zobaczymy swoich tutaj. E, swoich e, fanów, Fan, fanów. Ale nie, jakoś nie wiem, powiem ci szczerze, że no To chyba nie dla nas wielki, wiesz, już takie. Bo to problem to na takie, tym... wiesz, e, Pac-Man takie po. <laughs> Młodość. <laughs> nie, nie, nie. Ja, ja w ogóle mam, taki, mam takie spostrzeżenie, że, że jeżeli chodzi o gry kierowane do młodszych użytkowników, to, to mam wrażenie, że, że robi się dużo takich gier, które są skierowane do najmłodszych, jeżeli no. chodzi o kolorystykę, o, o, o to, w jaki sposób te postacie wyglądają, proporcje tych postaci. Natomiast. Yy... Wydaje mi się, że ta grupa docelowa jest totalnie już pochłonięta przez istniejące gry na rynku. Albo to jest Fortnite, albo to jest Minecraft, albo to jest Roblox i te dzieciaki tam siedzą i, jakby z własnych obserwacji. Ja wiem, że te dzieciaki nie szukają nowych gier. Zupełnie. Więc pozostają tylko ci gracze, którzy już są na Fortnite a trochę za starzy albo szukają nowych wrażeń. I to też nie jest dla nich grafika, to też nie są dla nich jakieś światy. Więc nie wiem, nie wiem czy ta grupa docelowa nie została totalnie już pochłonięta przez inne produkty, i to jest takie strzelanie nie wiadomo do kogo. Bo, tą grą. Tak, bo no, Fortnite, wiesz, to jest taki Fortnite Mario Overwatch, no jakby no, 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 te gry no, no. istnieją. No, no. Nie, nie wiem, czy ktoś, kto jest fanem Fortnite'a nagle powie Rocket Arena, ale to super wygląda. A chciałbym taką grę, tylko powiem tak, ale mam Fortnite'a już. No właśnie. Tam no, się no, cały no. czas coś dzieje. Tak jest, tak, Więc tak. Więc tak, tak. nie wiem, mam, mam bardzo, bardzo... Negatywne raczej odczucia, ale oczywiście życzę, życzę powodzenia. I na koniec bomba była, mm. czyli skate została ogłoszona nowa gra. Z tego, co mówili twórcy, wywnioskowałem, no to. Pełnoprawna kontynuacja Skate 3. Skate 3 wyszło 10 lat temu. Mhm. O, o kontynuacji tak naprawdę nic nie wiemy. Wiemy, że powstaje. Nie ma tytułu nie wiadomo jaki to będzie rodzaj gry, ponieważ z ostatnimi czasy mieliśmy takie dosyć mocne plotki i przecieki o tym, że będzie nowe skate, ale to będzie pewna, tylko transport, port skate 3 na mobilki. Mm -hmm. Więc, no więc ja mam bardzo, bardzo duże obawy. Ty grywałeś w skata? Nie, nie, ja w ogóle, skorolki mnie nie specjalnie kręciły nigdy, niestety. Poza tymi, na których jeździłem fizycznie, ale growe, po growe nie sięgałem. Aha, no ja byłem wielkim, znaczy byłem, jestem, no bo e, mnie nie miałem konsoli bardzo, bardzo długo i Skate 30 lat temu mnie totalnie ominął. Znaczy, to była jedna Aha. z tych gier, która y, rzeczywiście bardzo mnie do niej ciągnęła. Ja tam kiedyś u, u chyba mojego brata, y, pogrywałem w to i mi się mega podobało, że to tak, mm -hmm. że to tak wygląda i tak działa, y, że jest taki, że, że ma taki sznyt symulacji, ale dalej jest to bardzo takie komfortowe w graniu. No i to, to, to teraz dopiero, jak mam Xboxa, no to dzięki wstecznej kompatybilności mogłem sobie kupić tą grę i pograć w nią, mhm. więc, więc przeszedłem praktycznie całą ostatnimi czasy. I muszę przyznać, że mimo tego, że w międzyczasie kupiłem jeszcze Skater XL oraz Session, czyli gry, które za niedługo będą miały premierę, Skater XL chyba 26 czerwca, no to nie dorastają Skate'owi trójce do pięt. Znaczy jakby wyszedł teraz remaster tej gry Skate mm -hmm. 3, to dalej by to była e, najlepsza, najlepsza gra o, o deskorolca. Po okay, prostu. Znaczy, okay. Zobaczymy na premierę, jest za, tam, za parę dni premiera Skate RXL. Mam obawy, że, e, że to nie będzie na tyle atrakcyjne po prostu. Znaczy oni, mm -hmm. do, oni dobrze zaczęli, to, co pokazali na początku w Early Access, ma to sens, mhm. ale tam je, tak, przynajmniej w Early Access, tak, tak mało jest update'ów, że no, ale jest jeszcze bardzo dobra scena moderska już Skater XL, więc, więc zobaczymy, ale wracając do Skate'a czwórki, bo już tak wszyscy na to nazywali, tak to już nazywamy. Nie wiemy tak naprawdę, jakie studio to robi. Nic, nic, absolutnie nic nie wiemy. Twórcy, czyli dyrektor kreatywny Chris Pary i, i dyrektor Daryl Chung mówili, że to, jest właśnie, że to jest właśnie ta gra, którą chcą stworzyć, że to jest właściwy czas cieszę się, że to jest są. No ale tak naprawdę co się działo przez te 10 lat, kiedy właściwie przez 7 lat, bo chyba od 7 lat społeczność Skate 3 domagała się we wszystkich miejscach tego, tej kontynuacji mm -hmm. i to, nie, to, to też jest ciekawe, że masz grę, która się świetnie sprzedała. Skate 3 się, się bardzo dobrze. Każda z, z serii Skate się świetnie sprzedała. Była bardzo popularna. Skate 3 był hitem na, na, na Twitchu, na YouTubie. I i po prostu nikt nie robi kontynuacji. Co tam musiało się wydarzyć? To jest po prostu dla mnie to jest jakaś straszliwa, straszliwa zagadka co, ja, ja też, jako że temat nie jest mi wcale bliski, ale, ale no być może technologia, która i wiedza, jaka jest wymagana do stworzenia takiej gry, to nie jest każdemu bliska. To, to, to są takie gry, których się nie robi zbyt często. Wydaje mi się, że to może być dosyć skomplikowane, nie? Niby wydaje się, że taka prosta sprawa, bo jazda na deskorol, deskorolce i o ile ona jest zrozumiała i jasna w rzeczywistości, o tyle przeniesiona na komputery najwyraźniej sprawia sporo problemów, nie? A może też grupa odbiorcza jest, nie, nie jest na tyle duża, żeby warto się było w to inwest... angażować, nie? Ale jak sam mówisz, Dużo osób kupiło te, te, te poprzednie części. Ja myślałem, że jak wspominałeś o tym, o tym hicie na koniec, to myślałem, że powiesz o Battlefield 6. A, było coś? Nie, niewiele, tam jakieś żołnierzyki były na, na polu bitwy. No właśnie, Nie. tak. No, ale trochę się, trochę się o tym mówi, par, parę słów chciałem powiedzieć, bo, bo uh -huh. jakby nad Battlefieldem też się dużo się zastanawiam, to jest dla mnie cały czas najlepszy shooter, dla mnie takim szczytem osiągnięcia, jeżeli chodzi o, o strzelanie, to był Battlefield 3 Close Quarters dodatek ja się tam bawiłem fenomenalnie. W ogóle wydaje mi się, że ludzie z DICE stoją w takim dziwnym miejscu, że ciężko im dopasować ten produkt do jakiejkolwiek grupy odbiorczej, bo, bo z jednej strony mamy te, te rzeczy, które są dla najmłodszych przeznaczone. No, Battlefield raczej nie uderza w tych najmłodszych, przynajmniej nie próbuje. Z drugiej strony mamy, no, mamy Call of Duty, które poszło trochę w tego Battle Royale'a. Nie wiem, jak ten Battle Royale się ogrywa tam teraz, ale wydaje mi się, bardzo że. Ten... dobrze. Tak, bardzo dobrze nadal. No, no, to, no to dobrze. No. Natomiast Battlefield, wydaje mi się, że oni muszą wymyślić coś nowego, coś, coś zupełnie innego niż do tej pory było, bo ten model rozgrywki, który oni proponowali do tej pory, on się już wyczerpał. znaczy, on nadal jest ciekawy, jest fajny, ale nie jest. Tak ekscytujący jak, jak chociażby Battle Royale. Te, te emocje, które tam są budowane w trakcie rozgrywki, stoją na wyższym poziomie. Oczywiście to kwestia gustu, różne róż rzeczy ludzie lubią, więc, więc to, to nie jest oczywiste, że to dla każdego, ale, ale wydaje mi się, że, że potrzeba czegoś nowego Battlefieldowi, żeby, żeby wybić się, bo te ostatnie gry, mimo że fantastycznie zrealizowane technicznie, bardzo ładnie wyglądające, to błędy oczywiście się zdarzały, i, ale, no, ale nie, jakoś nie ma miejsca na rynku dla Battlefielda. Nie wiem, gdzie on miałby się wpasować i dla kogo miałby być. Wiesz co, wydaje mi się, że mm, jako, że we wszystkie Battlefieldy y, ogrywałem i raczej jestem fanem Battlefielda niż Call of Duty, mm -hmm. to teraz grywam w to nowe Call of Duty. I mimo tego, że tam są tryby, które przypominają rozgrywkę, to mm -hmm. dużo, dużo lepiej się gra. Znaczy, goście po prostu z Activision to ogarnęli. Tak, tak, wiedzą, tak. jak to zrobić. Mi się ta gra nie podoba wizualnie w sensie takim, że y, tam musiałbym zrobić jakieś takie straszne skalowanie rozdzielczości, więc mój mhm. komputer nie, nie daje rady, bo ja gram w 1440. Y, I bo tam tylko trochę dalej y, grafika już bardzo spada rozdzielczość. Tak, tak, pikselowo się y, robi. No. Ale feeling. Y, Strzelania, movement, to jest po prostu mistrzostwo świata. I rzeczywiście, yy, czujesz, że wie, znaczy, nawet jak jesteś słaby, to wiesz, dlaczego jesteś słaby. Okay, okay. A ja w Battlefieldzie, w szczególności w Piątce, miałem takie wrażenie, graliśmy trochę w to. Miałem takie mm -hmm. wrażenie totalnego chaosu. Nie ma tak dobrych map, jak jest, jak są w Call of Duty. To są moje wrażenia. Oczywiście, pewnie, nie wiem, bo trzeba byłoby na przykład Kromki zapytać, co on tak, o tym, tak, o tak, tym tak. sądzi. No ale ja, ja tak czuję, że, że jest, że ktoś, kto robił te tryby i mapy w Call of Duty, jest po prostu specjalistą w tym, jest mistrzem świata. Kocha to, tam czuć, czuć że, że ci ludzie wiedzą, co robią. Tak, tak, no to, to prawda. No, ja też zawsze gdzieś tam yy, jeszcze pamiętam te czasy, kiedy, kiedy Battlefield próbował konkurować z, z, z Call of Duty. Call of Duty zawsze było lepsze, zawsze było na konsolach, w sensie lepsze. Miało, cieszyło się większym zainteresowaniem, tak. to się lepiej sprzedawało na konsolach. I kiedy, kiedy przyszedł Battlefield 3, to nagle sytuacja, o ile się nie odwróciła, to wskazywała, że może w niedalekiej przyszłości się zmienić. Że nagle, nagle Battlefield zaczął wzbudzać zainteresowanie, wiele osób chwaliło, chwaliło grę. Potem Call of Duty poszło w ten, 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 w to science fiction, co jeszcze było gorzej odbierane przez fanów, i to była świetna okazja dla Battlefielda, żeby tam się, żeby tam się wbić i, i, i przejąć kontrolę trochę nad tymi żuterami. Ale gdzieś to, to totalnie zostało zatracone z jakiegoś powodu. Ja nie wiem, bo jakby Battlefield 3 już wyszedł pod skrzydłami Electronic Arts, potem czwórka i kolejne części też, to najwyraźniej nie posłużyło z, z, z specjalnie tej, tej marce. Ale no teraz, teraz mam takie poczucie, że owszem, no czekam na tego Battlefielda 6, ale myślę, co on może zaproponować. Takiego, co by, co by mogło go na rynku wyróżnić, że to, ten rynek został tak potwornie nasycony, i, i ludzie z DICE tak jakoś przespali to, tak jakby lekceważyli pracę nad, może nie mieli środków, może nie mieli ludzi, żeby, żeby te poprzednie gry wspierać jakoś wystarczająco, żeby je rozwijać. Wszelkie poprawki, jakie się tam pojawiały, były przez community odbierane w większości przypadków jako błędne, nie, niekorzystnie. Jakby każda kolejna poprawka była wpływana raczej z zredukowanie ilości odbiorców. Nie no, wiem, co tam się dzieje tak jest chaos. Mi się, nie że tylko nad, w grzy, ale... nad Battlefieldem. że W Battlefieldzie rządzą księgowi. No, niestety jest wiele. I na może to trochę coś w tym jest. A może po prostu ktoś ma jakąś wizję i ta wizja nie, nie siada tak dobrze na podatny grunt. No być może. Być może. Albo ma, też mało się słuchają. Community, bo tam co chwilę po prostu, co jakaś duża aktualizacja w Battlefieldie, to, już, to jest wkurzone community. Tak. To... To, jest, to jest po prostu, co się, co ten, to widzę pełno tych filmów. Nowa aktualizacja zepsuła grę w Battlefielda. Nie da się w to grać. Już wiesz. No, Potem no, no. znowu to naprawiają i znowu coś nowego wprowadzają i znowu jest nie tak. Może ktoś, kto o tym decyduje... Yy... No. Powinien się zająć czymś innym. <laughs> Mam nadzieję, że nie robi Skate'a. Czy... <laughs> Przerzucili go do, do Dragon Age 4. Tak, o, I o to idealne, tak. Nie wiem, no wydaje mi się, że w dużych korporacjach. Elektroingarcy wielokrotnie pokazało, że jak, jak mało która firma potrafi tak spektakularnie, tak, tak powiem ładnie, zepsuć e markę, Dodge Keeper przypomnę na komórki, to chyba jest szczytowe osiągnięcie tej firmy. Widać, że tam są przebłyski jakiegoś takiego sensowniejszego myślenia i. Oddania e, wizji i całego produktu osobom, które powinny to robić. No ale może nie na wszystkich frontach, na razie się to Zobaczymy. Ja, ja cały czas liczę na to. i ja Też mam raczej negatywne podejście do tego, co tam Electronic Arts robi z tymi markami, zwłaszcza, że Bioware tak... Chociaż Bioware pewnie samo sobie jest winne. Ale jedno się z drugim łączy, tak czy inaczej. Mam, mam, mam nadzieję, że, że Electronic Arts przejdzie jakieś takie, jakieś takie oświecenie, jak, jak, jakiego byliśmy świadkami w przypadku Ubisoftu. Ubisoft miał swoje złe momenty, zwłaszcza jak wychodził Watch Dogs, gdzie tam no, kiepsko to działało i była kiepska opinia na temat firmy i on oni jakby wzięli to sobie do serca, przemyśleli, zmienili dużo rzeczy i teraz mają dużo bardziej pozytywny wizerunek. Elektronikom też by się przydał taki moment, nie? taki moment zwrotny i, i, i pójście w dobrą stronę. Myślę, że Respo Entertainment może być takim zalążkiem dobrych, dobrych rzeczy. Takim liderem, są... wskazującym drogę. Tak, tak, tak. Ale, ale no zobaczymy, zobaczymy. Może, może ludzie z elektronikarstw są bardziej zatwardziali niż z Ubisoftu. No, zobac który... Zobaczymy, jak. Yy... No bo zobacz. Apex. Super opcja. Zrobili to ludzie. No. Przecież wszyscy wiemy, jak to wyglądało, że ludzie z Respawna, którzy byli wielkimi fanami Battle Royalów, po pracy sobie robili taki projekt. No, 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 no. Mieli asety, mieli jakby silnik, wiesz, robili no. na, jakby na, na czymś, co znają, więc to nie wiedzieli, co robią, i to się okazało fenomenalnie. System. Nie, mało osób już pewnie to pamięta, ale jak wszedł Apex. I oni wprowadzili ten system oznaczania wrogów. Nagle się okazało, że bezgłosowej komunikacji da się świetnie grać po prostu tak, z obcymi tak, ludźmi. Tak. To, jest, to jest do dzisiaj, jest w, w, nawet chyba do, do dzisiaj ciężko to powtórzyć idealnie, tak jak oni to zrobili. Tam nadal ten system komunikacji jest w redakcji. W Call of Duty jest dość podobny, ale nie, nie działa to tak dobrze. Często no. często się tam gdzieś, gdzieś myli. W, no w miarę to sensownie zostało zrobione mhm. w PUBG. Ale mhm. też, nie, też nie. Znaczy wiesz, jeżeli sobie coś takiego zrobisz, że pod przyciskiem, który oddaje strzał, od razu jest znacznik, że tam tak, jest wróg, tak, tak. no to to ma trochę więcej. To ma trochę więcej sensu. To jest spoko. No ale też nie do końca. No W APEXie to jest po prostu bajka. Mhm. I. Mm, no i Fallen Order, który podobał się graczom, nie był grom idealną absolutnie. Ja skończyłem, bawiłem się naprawdę nieźle, ale czuć, że, że tam jednak były trochę takie. E, wpasowanie tej gry w świat, który trochę do końca. Tak, tak. Nie, 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 nie pasowały do tej ale gry. Tak ale udało udanym, się uważam, że tak, udało się. No i zobaczymy teraz Squadrons, czy to. Bo możliwe, że to będzie ten papierek lakmusowy. No, no że tylko... to będzie ten moment, no, no gdzie, może, gdzie może. idziemy, robimy kolejną grę autorską, hmm. e, no bo to widać, to tak jak ci mówię, no niby wszystko okej, okay, ale to, że nie da się zmieniać widoku, dla mnie to jest bardzo, bardzo znacząca no tak, rzecz. Jestem interesujący, e, I może to będzie papierek lakmusowy. Be, jeżeli ta gra będzie dobra, sprzeda się, to może jej uwolni kolejne projekty. Nie, nie no, Może, wiesz co? Ja, ja, ja znaczy chciałbym, żeby tak było, ale wydaje mi się, że elektronicy potrzebują takiego dużego, du, dużego dobrego projektu single player, no, nowego Mass Effecta, albo nowego Dragon Age'a, wiesz, takiego naprawdę z sercem zrobionego i, i dającego przyjemność graczom, nie? Żeby mogli powiedzieć: "O kurde, fajny single player wypuścili!" I, i od tego momentu trzeba by zacząć. Squadrons z, z może być, ale wydaje mi się, że to jest za mały projekt, i aż tak tyle zmian w wizerunku mógł, no. mógł spowodować. E, poczekajmy, co zrobią twórcy Titan A no właśnie, zobaczymy, jaki mają kolejny pomysł, bo to, to jest ciekawe. To, jak widać, to są ludzie, którzy e, absolutnie e, potrafią e, nawet e, wyjść z, ten, z podniesionym czołem, z, z, z bycia częścią <laughs> o Boże, No cóż, proszę Państwa, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Pozdrawiamy. E, ja pytam się proste pytanie, co wam się najbardziej podobało? Wiem, że Sims 4 pewnie, więc. Poznaliście, tak, jak wrażenia po konferencji. Trzymajcie się. Cześć, pa, pa, pa.